Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do was z wyjątkowymi komiksami, a mianowicie z komiksem pod tytułem Dwaj bracia, Koriganie, z sercożercą oraz z moim ukochanym autorem, z jego najnowszym komiksem, a mianowicie z wyjątkowymi chwilami ze sztucznymi brawami. Sercożerca. Komiks opowiada o pewnym chłopcu, któremu dziadek ciężko zachorował. Okazuje się, że może mu pomóc sercożerca. Chłopiec musi się spieszyć, nie ma zbyt wiele czasu. Udaje się na poszukiwania, by uratować życie ukochanemu dziadkowi. Sercożercę może znaleźć w pobliskim mieście, jak się okazuje w olbrzymim cyrku, do którego wstęp mają tylko dorośli. Czy uda mu się tam dostać? Czy znajdzie sercożercę? Czy uratuje dziadka? Jest to pięknie opowiedziana baśń, pełna magii, pięknych, wzruszających scen. Podczas lektury nie wiemy, czy to, o czym czytamy, to prawda, czy tylko bujna wyobraźnia chłopca. Całość jest bardzo ładnie narysowana, kadry są ładne, szczegółowe, dużo się na nich dzieje. Warto ten komiks czytać powoli i podziwiać ten kolorowy świat. Podczas lektury odnosi się wrażenie, że jest to pozycja dla młodszego czytelnika. Ja bym go jednak żadnemu dziecku do lektury nie dała. Występuje w nim przemoc oraz są pewne wątki, które zrozumie dojrzały czytelnik. Czytałam ten komiks z prawdziwą przyjemnością i bardzo dobrze bawiłam się przy jego lekturze. Nie jest to wesoła lektura, ale doskonale skonstruowana, wywołująca emocje, sprawiająca, że dostrzegamy ważne aspekty naszego życia, takie jak miłość, poświęcenie, oddanie. Jest to wartościowa lektura w pięknej formie, taka, po którą z przyjemnością sięgniemy ponownie. Komiks jest dużego formatu, w twardej oprawie, okładkowo kosztuje 99,90, a na Gildii z 30% rabatem jest dostępny za 69,90. Bardzo serdecznie polecam. Dwaj bracia. Album ten, jak sam tytuł wskazuje, jest o dwóch braciach. Braciach bliźniakach. Rzecz się dzieje w Brazylii, rok przed wybuchem II wojny światowej. Wówczas chłopcy mają po 13 lat. Jeden z nich, Jakub, zostaje wysłany do Libanu, ojczyzny ojca chłopców, a Omar, drugi z chłopców, zostaje z rodzicami. Po 5 latach Jakub wraca, nie jest to już ten sam człowiek. Bracia są ze sobą bardzo skłóceni, wręcz się nienawidzą i podczas lektury powoli poznajemy powody ich antypatii. Poznajemy, jaką rolę odgrywają rodzice w ich życiu, w jaki sposób przyczynili się do uczuć, jakie do siebie żywią. Poznajemy okoliczności, w jakich zostali rozdzieleni. Początkowo tylko domyślamy się powodów ich złości na siebie, a wraz z poznawaniem ich życia coraz bardziej rozumiemy ich postawę wobec siebie. Poznajemy ich zaborczą matkę, która wywarła bardzo duży wpływ na Omara oraz ich ojca, który bardzo podporządkował się swej żonie. Dowiadujemy się, jak mówi się w domu o Jakubie i jaki ma to wpływ na Omara. Poznajemy ich rodzeństwo, rodzoną siostrę oraz adoptowaną przez ich rodziców dziewczynkę. O tym wszystkim opowiada nam pewien mężczyzna, który jest... Tego dowiecie się, gdy sięgniecie po ten tytuł. Jest to kapitalny komiks obyczajowy, podczas jego lektury poznajemy tajemnice tej rodziny, co spowodowało, że bracia bliźniacy pałają do siebie nienawiścią, o ich miłości, o stracie. W komiksie pojawia się kilka wątków, które doskonale się ze sobą łączą, świetnie dopowiadają i wyjaśniają pewne niuanse. Jest to komiks momentami smutny, momentami zabawny, taki, który wzbudza nasze emocje i na pewno zapada w pamięć. A wszystko to przedstawione za pomocą co prawda czarno-białej kreski, ale bardzo ładnej, dobrze przedstawiającej to, co autor uważał za istotne, świetnie oddającej emocje bohaterów, dostatecznie szczegółowej. Komiks zrobił na mnie duże wrażenie. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobry, że aż tak mi się spodoba. A co do wydania? To Mariusz z kanału Wombaj. Link do jego recenzji macie w opisie.
Swoją drogą bardzo polecam ten jego kanał. Mariusz zamieszcza tam bardzo dobre recenzje komiksów i nie tylko. Zajrzyjcie i sprawdźcie sami. Mariusz pokazał swój egzemplarz i jego bardzo brzydko się rozkleił. Grzbiet prezentuje się bardzo źle. Mój egzemplarz po lekturze jest cały i zdrowy. Jak widzicie, nic mu się nie stało. Albo Mariusz miał pecha, albo ja miałam szczęście. Komiks jest dużego formatu, w twardej oprawie. Okładkowa cena to 99 zł. Na Gildii jest dostępny z 30% rabatem za 69,30. Bardzo serdecznie Wam ten komiks polecam. Naprawdę warto. Koriganie. Ten komiks jest przepiękny. Kreska jest tak ładna, że zanim Wam powiem, o czym jest, pozachwycam się ilustracjami. Dawno nie oglądałam i nie czytałam tak wspaniale zilustrowanego komiksu. Sami popatrzcie. Ilustracje są duże, bardzo szczegółowe. Bardzo dużo się na nich dzieje i ten komiks tak na dobrą sprawę nie trzeba czytać. Można go tylko oglądać i zachwycać się kreską. Napawać oczy obrazem. Są tu namalowane piękne krajobrazy. Bohaterowie są w ciekawy sposób przedstawieni. Natura wokół nich, ich twarze świetnie oddają emocje. Krótko mówiąc, wow, coś pięknego. No to przejdźmy do fabuły. Co najlepsze, jest to dobrze napisany komiks dark fantasy. Co prawda autor wykorzystał wiele motywów doskonale nam znanych, ale bardzo świetnie mu to wyszło. I podczas lektury dobrze się bawimy. Mamy rok 1100. Pewna mała dziewczynka wraz z rodzicami i dziadkiem jadą wozem. Ulegają wypadkowi, zostają mocno poturbowani, ojciec dziewczynki ginie. Jej matka wraz z dziadkiem zostają porwani przez wredne istoty do innego świata. Dziewczynka ma szczęście, ratują ją koriganie, istoty będące skrzyżowaniem krasnoludów z czarownikami. Fomorianie, istoty, które porwały matkę i dziadka dziewczynki, dowiadują się o tym i chcą odzyskać swój łup. Dziewczynka wraz z dwoma koriganami za wszelką cenę stara się uratować bliskich. Łatwo nie będzie, po drodze czekają wiele niebezpiecznych przygód. Oprócz koriganów i fomorianów występują tu także inne istoty. Są tu także przerażające stworzenia, zły mag, który został uwięziony we własnej fortecy, inni magowie starający się pomóc dziewczynce. Jest to mroczna, pełna przemocy, pełna magii, bardzo dobrze opowiedziana historia, którą czyta się z prawdziwą przyjemnością. Zachęcam do zapoznania się z recenzją tego albumu Rafała z Górnej Półki. Link macie w opisie. Komiks jest wydany w twardej oprawie, dużego formatu. Okładkowo kosztuje 89,90, a na Gildii jest dostępny z 5% rabatem za 85 zł. Bardzo polecam. Wyjątkowe chwile ze sztucznymi brawami. Każdy, kto zdecyduje się sięgnąć po ten komiks, niech się przygotuje na to, że łatwo nie będzie. Jest to typowy gipi. Autor, który pisze tak, że wzbudza silne emocje. Sprawia, że po odłożeniu jego komiksu nie da się przejść do porządku życia codziennego. Po tym komiksie musiałam usiąść i pomyśleć o tym, co właśnie przeczytałam. Głównemu bohaterowi umiera matka w hospicjum. Wynajmuje pokój w pobliskim hotelu i codziennie do niej jeździ. Jest to główny wątek tego komiksu, który autor przeplata z innymi. Występują tu sceny z kosmonautami, którzy są na obcej planecie, z człowiekiem pierwotnym, sceny wojenne, częste retrospekcje, w których poznajemy młodość bohatera. Wszystkie te wątki łączy jedno – sens naszego istnienia, śmierć, umieranie. Czy warto żyć? Czy nasze życie jest wyjątkowe, czy nie? Czy jesteśmy wartościowymi ludźmi, czy zwykłymi chujami? Komiks jest trudny. Nic w nim nie jest powiedziane wprost i można go interpretować na różne sposoby. Jest to charakterystyczna cecha twórczości Gibiego. W
tym komiksie musimy sami dojść do pewnych wniosków, sami zinterpretować pewne sceny i się domyśleć, co autor chciał nam przekazać. Jest także mocny. Pewne sceny sprawiają, że musimy się zatrzymać i pomyśleć o tym, co właśnie przeczytaliśmy. Przy lekturze wielokrotnie się zatrzymywałam, kartkowałam jeszcze raz, co właśnie przeczytałam i starałam się zrozumieć, co właśnie autor mi przekazał. Komiks nie jest dla każdego i sądzę, że wielu osobom może się nie spodobać. Mi się spodobał i to bardzo. Jest to taka pozycja, po którą będę musiała sięgnąć jeszcze nie raz. Myślę, że przy kolejnej lekturze wyniosę z niego jeszcze więcej, że mogę go zrozumieć inaczej, lepiej. Pozycja, po którą warto sięgać wielokrotnie. Kreska jest taka typowa dla autora, ładnie namalowane rysunki przeplatające się ze szkicami, w zależności o której scenie jest akurat mowa. Niektóre są bardzo ładnie namalowane. Jestem pod wielkim wrażeniem. Komiks wywołał we mnie dużo emocji. Na pewno sięgnę po niego jeszcze nie raz. Komiks jest dużego formatu, w twardej oprawie, okładkowo kosztuje 99, a na Gildii z 30% rabatem jest za 69,30. Bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tych czterech genialnych komiksów. Dziękuję bardzo za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!